Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Parakulinarni. Kontynuujemy serię z przepisami na święta Bożego Narodzenia. Dzisiaj nie będzie wigilijnie, bo będzie z mięsem. Tak, postanowiliśmy teraz zrobić coś na drugi dzień, albo pierwszy dzień świąt, kiedy już możemy jeść mięso i to będzie właśnie typowy taki konkretny posiłek, a mianowicie zabieramy się za robienie żeberek. Tak, takie w marynacie barbecue. Nie wiem, czy u was w domu też tak jest, na przykład u mnie, moja mama zawsze rozumie, co by zrobić na ten pierwszy dzień świąt? Bo wigilia to są standardy, prawda? Wiadomo, że jest kapusta, wiadomo, że jest śledzik, jest karp, a ten drugi dzień to zawsze chce się czymś zaskoczyć i myślę, że taka forma żeberek będzie czymś, czy na pewno zaskoczycie swoich gości. Bo... A co u ciebie zazwyczaj na pierwszy dzień świąt? Różnie, devolaje na przykład, jakieś zrazy. Mi się kojarzy indyk, zazwyczaj właśnie ja jeżdżę do babci i zazwyczaj tam jest indyk w sosie, no chyba to, tak. Albo zrazy jakieś. No różnie, różnie. Kombinacja jest alpejska. Tym razem żeberka, a żeberkami, a jakby tym przepisem się zainspirowaliśmy, ponieważ kiedyś właśnie na jakąś okoliczność Sławek, mojej siostry ciotecznej, mąż robił takie żeberka i one były tak pyszne, soczyste i do tego cudowny sos barbecue, postanowiliśmy go zrobić sami teraz. Tak. Sos barbecue widzieliście w poprzednim odcinku, możecie go używać również do innych rzeczy, a tutaj pokażę wam, jak właśnie do tych naszych żeberek będziemy marynować je jeszcze na koniec, aby taka glazura się powstała. Dzięki Sławek za przepis i co? Pozdrawiamy! Pozdrawiamy i zapraszamy do gotowania. Do przygotowania naszych żeberek będziemy potrzebowali żeberka oczywiście. Pamiętajcie, żeby bardzo dokładnie je umyć, dlatego że one są oddzielane mechanicznie i na przykład kostki mogą, kawałki kości mogą się wbić gdzieś w mięso, więc pamiętajcie, żeby dokładnie się tego wszystkiego pozbyć i umyć. Dodatkowo pamiętajcie również o wycięciu tych błon, które są tutaj po zewnętrznej stronie żeberek. Do przygotowania marynaty zaś będą nam potrzebne 2 łyżeczki majeranku, 2 łyżeczki soli, 2 łyżeczki pieprzu, 2 łyżeczki papryczki chili suszonej, 2 łyżeczki mielonego imbiru, 2 łyżeczki kuminu, 4 łyżeczki papryki słodkiej, 3 ząbki czosnku, 4 łyżeczki brązowego cukru oraz olej. Na sam koniec będzie nam potrzebny jeszcze sos barbecue, ale o tym powiemy później. Zaczynamy od wyciśnięcia czosnku do naszego oleju. Mieszamy sobie ten olej z czosnkiem. Teraz wszystkie suche składniki łączymy w jedną marynatę. To jest dość istotne, żeby właśnie najpierw natrzeć suchą marynatę, ponieważ żeberka nie lubią być w mokrej marynacie. One muszą się tak właśnie przejść tymi wszystkimi smakami suchej marynaty przez co najmniej 2 godziny, a najlepiej całą noc. I tak jak mówiłem, tą oliwą z czosnkiem nacieramy dokładnie nasze mięso. I na każdą stronę sypiemy po około łyżce, może nawet mniej. Dobra, mieszaj. Nie musicie wykorzystywać całej marynaty. I tak zamarynowane mięso zawijamy sobie folią oraz stawiamy na noc do lodówki. Żeberka marynowały się całą noc, teraz przechodzimy do ich wstępnego przesmażenia. Na rozgrzany olej kładziemy żeberka mięsem do dołu i smażymy przez około 3 minuty. W tym czasie też rozgrzewamy piekarnik do 150 stopni, nagrzanie górne i dolne. Na dno prytwany, w której będziemy piec mięso, wlewamy 1 kieliszek whisky oraz pół kieliszka octu winnego. Dobra, i tak podsmażone mięsko wrzucamy do prytwany mięsem do góry. Teraz smażymy kolejny płat. Tak, przygotowane żeberka przykrywamy teraz i wstawiamy do piekarnika na około 2,5 do 3 godzin. Po godzinie czasu sprawdzimy, jak nasze żeberka się mają. Pachną fajnie. Patrzymy, czy jest jeszcze woda? Jest. Jest jeszcze woda. Możemy sobie tą wodę, kotek, pokaż jak, podlać nasze żeberka tą wodą i tymi sokami. No ale jeszcze z godzinkę na pewno muszą posiedzieć. Wkładamy je z powrotem. Podczas gdy nasze żeberka się pieką, my zrobimy dodatki. Mamy już tutaj pokrojone, przygotowane ziemniaczki w zimnej wodzie. Niedługo je będziemy wstawiać. I teraz zabieramy się za rzodkowanie kapusty. Zrobimy sobie sałatkę jaką? Coleslaw. Coleslaw, coleslaw. Tak jest. 1/4 główki kapusty, odcinamy ten głąb. I co, szatkujemy. Możemy sobie też poszatkować troszeczkę na mniejsze paski. Wrzucamy tutaj do miski, tutaj o, do tego jedna mała marchewka pożytkowana na grubych oczkach. My sobie dodajemy również pół małej szalotki, drobno posikamy, kosteczka. W szklance mamy 3 łyżki majonezu, do którego dodajemy sobie łyżeczkę miodu. Wkrapiamy trochę soku
z cytryny. Możemy dać również odrobinę octu, na przykład jabłkowego. Konieczny będzie świeżo mielony pieprz oraz sól. Składniki mieszamy. Sos przekładamy do miski z kapustą i łączymy wszystkie składniki razem. Dobra, po drugiej godzinie sprawdzamy znowu, jak tam stan naszych żeberek. No, myślę, że pora, żeby je podleć, żeby nie wyschły. Dobra, podlewamy. I stawiamy ponownie na jakieś pół godzinki do piekarnika. Dobra, minęło 2,5 godziny, wyciągamy nasze żeberka. Ziemniaczki się już nam gotują. Przez jakieś około 12-15 minut. Żeberka pachną bardzo fajnie. I przykładamy je na blachę pokrytą papierem do pieczenia. Oczywiście mięsem do góry. Tutaj w garnku mamy przygotowany sos barbecue, który możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. Idealnie nadaje się do tych żeberek. Rozsmarowujemy go trochę. Na razie nakładamy po 2 łyżki na każdy z żeberek. I rozsmarowujemy go dokładnie. Chcemy, żeby wszędzie się dostał. Nie żałujemy sosu, ale też pamiętajmy, że to nie on jest głównym bohaterem naszego dania. I z drugiej strony również smarowujemy nasz sos. Dobra, i przewracamy z powrotem tak, żeby były kości na dole, a mięso na górze. Wkładamy nasze żeberka do piekarnika, aż nasza glazura się zarumieni na jakieś jeszcze 20 minut. Mamy ziemniaki już tutaj na patelni obok, rozgrzaliśmy sobie smalec, możecie użyć również oleju i polewamy tym gorącym smalcem nasze ziemniaczki. Nasz spierdol. Teraz je mieszamy. Możemy tutaj dodać jakieś przyprawy, zioła prowansalskie, czerwoną paprykę, co tam lubicie. Ale dla mnie najlepsza jest przyprawa do ziemniaków. Dobra, mieszamy jeszcze razem i wykładamy ziemniaczki pomiędzy żeberka. Całość wrzucamy na 15 minut, a po 15 minutach przewrócimy nasze ziemniaczki na drugą stronę. O, już wszystko pięknie skwierczy. Szkoda, że nie możecie poczuć zapachu, ale możecie usłyszeć. Chwila ciszy. Jak wszystko super skwierczy. Dobra, prezentacja i test smaku. Sorry za to światło, ale... Ale akurat mamy słońce wyjątkowo. Tak, tak się prezentuje nasze danie. Widzieliście już je w miniaturce, trochę w innej prezentacji. Tutaj na talerzu do degustacji po prostu będzie nam wygodniej. Dobra, łapiesz się za mięsko? Tak. No pyszne. Bardzo aromatyczne. Super działa ten sos barbecue. Naprawdę nie idźcie na prociznę, nie róbcie gotowego, nie kupcie gotowego, nie użyjcie gotowego sosu. Tylko właśnie postaracie się zrobić samemu jego, bo efekt jest piorunujący. Ta glazura spowodowała, że to mięso jest chrupiące. Możecie jeszcze na koniec sobie tym sosem posmarować wasze żeberka. Tak, dodać na przykład do prezentacji, żeby ktoś sobie mógł jeszcze umoczyć się w tym sosie. O Boże, no są pikantne, ale idealnie pikantne. Myślałam, że będą za ostre. Znaczy idealnie pikantne dla osób, które lubią ostre jedzenie, o tak. Mięso samo po prostu odchodzi od kości. One są już po prostu tak upieczone, że no odpadają. Tak, wręcz. Uważajcie, żeby ich nie przesuszyć, bo to jest taki moment w punkt. Te 2,5 godziny nam się piekły po prostu idealnie, plus jeszcze jakieś 30 minut po glazurowaniu. Dobra, ziemniaka też próbujemy, bo wygląda też fajnie. Ziemniaczki bardzo dobry smaczne. Dobry pieczony ziemniaczek. No i nasza coleslaw. Ja mam zawsze problem z wymówieniem tej nazwy. Ja też, ja zawsze mówię. Kiedyś najbardziej mi smakowała w KFC. Ta sztuczna w KFC. W sumie nie było za dużo porównania. Odkąd są popularne tak burgery, no to bardzo często serwowana właśnie ta surówka. Dobra, fajnie miód, że dodałaś. Koniecznie zaskoczcie swojego się takim daniem. Uwierzcie mi, że szczególnie męskie grono waszych znajomych, przyjaciół, rodziny będzie bardzo szczęśliwe, mając możliwość skosztowania właśnie takich żeberek, bo naprawdę są super. Także dzięki Sławek jeszcze raz za ten przepis i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa! Ho, 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 to znowu my. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Para Kulinarni. A tam trochę widać. Gorąco. Piekarniku, gorąco. Co to? Lesław. Kolesław po polsku. Nie ma to jak zacząć robić takie kaloryczne
przepisy w momencie, kiedy się zaczęło ćwiczyć i bardziej dbać o linię. Zasmukuję? Gorący.